Tym czataniem. No. Jeżyps, dobry pomysł. Dobra. Wylądujmy czat. Jest jakiś jeden typ. Ciśniemy go. Jedziemy z nim przecież. Przecież my z nim jedziemy. Dobra, ja już wiem, gdzie on wyląduje. Odwodnisz się, mówisz Amvia. No jeszcze jeden typ tu ląduje. O nie, on mi ląduje na kawiarni chyba, nie? Nie, musimy się trochę skupić, nie? Bo wiecie, czytam ten czat. A tu nie ma winów. No i gdzie są rzeczy? Pompkę weźmiemy, nie? W razie czego? Wiecie, w razie jakbyśmy spotkali tutaj jakiegoś typa. Będziemy się z tą żółtą galaretką? Nie no, Amvia weź. Weź Amvia, nie strasz. Ok, okej. Nie, to co, szukamy typa, czy co robimy? O, jest typ. Dojeżdżamy go. Tak to się robi, czat. Tak to się robi. I teraz jedziemy po tamtego i mamy czyste miasto, ok? Love, alkohol. Xavier, co pijesz? Powiedz mi, co pijesz? Ja sobie Xaviera wyobrażam, że tak sobie teraz siedzi w takim... takiej kamizelce od garniaka z jakimś winem. Jak bardzo się pomyliłem. Pewnie bardzo. O, tu jest. Wszedł na górę. No, nieźle, gościu, nieźle to zrobiłeś. Ale ja to zrobiłem lepiej! Widzieliście, czat, co zrobiłem? On się nie spodziewał, myślał, że nie mam na niego angle. A ja zrobiłem 217 IQ. Otworzyłem dwa razy drzwi w drugą stronę. I tak to się właśnie w Polsce robi, prawda? I teraz mamy miasto tylko dla nas. Tylko dla nas. Rozumiecie? Ale dobrze porobił. Na słuch go musieliśmy wziąć. A dobrze, dobrze to zrobił. Znaczy, kiepsko to zrobił z tymi drzwiami, ale dobrze to zrobił z tym, że wyskoczył przez okno. One shotem. Pierwsza próba. To Evron, pierwiastek z 217, jaki chyba... Kucharz, nie pytałem, wiesz, o twój tutaj iloraz. Rekt. Rekt, myślę. Ja myślę, że rekt. Jest tu ktoś jeszcze? Nie, to chyba nie. Chyba dwie osoby tylko widziałem. To teraz sobie na spokojnie możemy zlutować. Na spokojnie. Tylko ci powiem, jak rośnie Tarkil. Coś w tym stylu, no. Coś w tym stylu. Witaj, Tarkil. Ja myślę, że Xavier to taki typowy Janusz. Xavier, opisz siebie w trzech zdaniach. Co to na to? Koszulek do bicia żony i browar w ręku. Tak to pewnie wygląda. Helena. Weź no mi. Okej, czat. A, jeszcze będzie potem pytanie statystyczne. Czat, pytanie statystyczne, okej? Kiedy ostatnio... U mnie to potęga gnoju. Okej. Widzisz, kucharz, jak jesteś agresywny. W każdym zdaniu musisz mnie pocisnąć, obrazić, poniżyć. I co ci z tego, kucharz? Płacą ci za to? Pewnie konkurencja płaci, nie? Pewnie z YouTube'a wysyłają tutaj takich kucharzy na Twitcha, żeby wyzywali streamerów. Kurde, nagrali o mnie film? Kurde. Klikam. Typowy Janusz pije CO. Rozumiem. No to Xavier właśnie, tak myślałem. Tak myślałem. A jak mi za to płaci? To pewnie ci płaci jakieś grosze, nie? Kiedy ostatnio co? Właśnie, czat. Kiedy ostatnio jedliście pizzę, okej? Okay? Kiedy ostatnio jedliście pizzę? Kiedy pizza ostatnio się pojawiła w waszych ustach? To jest pytanie kontrolne. Zaraz będą z tego wnioski, okej, okay, zaraz się pojawią wnioski. Ale na razie pytanie, kiedy ostatnio jedliście pizzę? Dzisiaj. Dwie godziny temu. Tydzień temu, wczoraj, 10 sekund temu, w sobotę, przedwczoraj, tydzień temu. Ja tu sobie Xaviera wyobrażam tak, klikam w to. Esko, o Boże. Narkos jest spoko. Właśnie jem. Dziś, w piątek. Co mamy dzisiaj? Czwartek. No to Kornelcia, co ty robisz? To już prawie tydzień, Kornelcia. Weź zamów sobie pizzę, co?
Co myślisz o tym pomyśle? Ja myślę, że to jest dobry plan. Kurczę, mam 40 sekund, nie wiem czy zdążymy zlutować tutaj miasto do końca. Go GeoGuessr. GeoGuessr chat. GeoGuessr. No tego drugiego dobrze porobiliśmy, nie? Myślę, że to jest, myślę, że to dobry był. Tut. A ja kiedy jadłem pizzę? Wczoraj. Bez Freshidera. O, mam Freshidera. Dobry tip, dobry tip, dobry tip. Ja sam sobie zrobiłem, szanuję, szanuję. Jaki tydzień? Kornelcia jutro jadła. Kornelcia jutro jadła. Dziś stawiam na płyny. Jakie kornelcia płyny? Jakie płyny? Proszę, ja chcę sprawozdanie tutaj, czat. Ja wam robię taki dzienniczek, wiecie. Mam taki spreadsheet w Excelu. I ja wszystko widzę, kto kiedy co robił. Wy sobie myślicie, że sobie napiszecie: a, Erwin, wczoraj byłem pić. I to wiecie, tak przeleci sobie na czacie, nikt nie zauważy. Nie. To jest, słuchajcie, to są zapiski tutaj, prawda? To jest wszystko zapisane. Dobra, weźmiemy sobie takie dwie bronie. Na chillku, 3 miesiące temu. 3 miesiące temu. 3 miesiące temu. Amwia, co ty przez te 3 miesiące robiłaś, że nie mogłaś, co? Panie moderatorze, Mateuszu, telefon do pana. Kiedy Bronek, wiem, że nie pijesz z czatem. Kiedy piwo z czatem. To jest ciężkie, ciężkie zadanie, Tarkil, bo wiesz co się dzieje. Kulturalnie piwko. Ostatnio moje kulturalne... A, dobra. Co ja będę czat strzępił? Co ja będę strzępił? Musimy mieć jakiś pojazd. Potrzebujemy pojazd. Miałem fazę na awokado. Czy awokado czat jest dobre? Okej, okay, kto jadł awokado i czy awokado jest dobre? O czym ostatnio gadaliśmy? Gadaliśmy o jakiejś takiej rzeczy, nie? Rukoli, o rukoli gadaliśmy. Ostatnio poskładał się jednym piwem. Jadłem takie średnie. Średnie. Co ty DVD wkleiłeś? Jakiś imkur. A, to jest old DVD, to jest old. Ale tak, szanuję. Takie średnie, to widzisz, Amwia, ludzie tu hejtują awokado. Koktajl z awokado podobno dobry, tak? Patrzcie, mam tyle dodatków do M-ki. Potrzebuję zoomy jakieś, potrzebuję rzeczy. A nie mam tych rzeczy i nie wiem, gdzie będę miał te rzeczy. Ta mucha jest creepy, no nie? Siemka, Evron, Lezer, witam. Rukola jest najgorsza na świecie, Evron. Najgorsza na świecie? Witam, Karol. Dzień dobry. Siemanko. Siemanko. Dobra, czekajcie, musimy jakiś samochód ogarnąć. Tam mamy motocykl chyba, z tego co dobrze widzę. Widzę dobrze, tak, zgadza się. Troszeczkę będziemy musieli wejść w strefę, ale mamy 6 pić. W ogóle mamy sporo picia, no nie? Tylko co z tego, skoro mamy jakieś takie... Nie podoba mi się ten lód. To nie fair. Nie ma Natalki i Kuny Gundy, one się znają. Kolesianów postrzeliłem, zaraz będziesz przepraszać. Tak to działa. Kucharz! Kucharz, słuchajcie, jest innym białym księciem. Kucharz jest czarnym księciem. I to nie chodzi o tutaj rozmiary. Chodzi o to, że po prostu on atakuje, podrywając. To jest motor. To jest motor. Właśnie, nie ma pani aniołek, to jest motor. Idziemy na motor. Zapraszam cię na imprezę, a ty tu fochy walisz. O kurde, kucharz, jesteś zaproszony na imprezę? Też bym chciał. Chociaż w sumie ja nie imprezuję. Dobra, mamy lepszy motor. Motor, motor, no bo to trzeba nazwać motor. Zbindować na drugi przycisku, rzucanie na raz. Nie da się zbindować w grze tego fliku. Musisz chyba po prostu jakiś zewnętrzny program do bindowania mieć, nie? Są jakieś takie programy chyba, gdzie można jakieś makra robić. Wiem, że ludzie robili jakieś... A nie, to chyba w CS-ie w konsoli można było robić, nie? Czy tu chyba nie ma konsoli, trzeba jakieś programy mieć. Ale polecam po prostu jednym palcem to robić, C i spacja. Albo nie wiem, ustawić sobie na przykład na X i C, wiecie, jakieś takie obok przyciski. I po prostu nacisnąć jednym palcem naraz, nie wiem, nie wiem. Jakoś tak bym to zaigrał, czat. Frontlip na motorze part 2. Nie, 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 bo ja teraz nie czytam kucharza, jak jadę. Widzicie, kontroluję to.
Jest pełna kontrola. Co sądzisz o jalapeno? A co to jest jalapeno? To jest tak? Papryczka? Dobra, zaraz będzie, że ja o niczym nie wiem, czat. Wiecie, że ja się uczę życia z wami, czat? Pomyślicie sobie, Erwin. Ale weź już. Nie zgrywaj głupa, a ja mówię, no nie. Ja po prostu taki jestem. Kocanie mam na kontrol, ogólnie wychodzi mi bardzo często, ale jakby była możliwość bindu, to byłoby o wiele lepiej. To jest programy jakieś, bo można bindować, w sensie tam twórcy powiedzieli, że możesz sobie zbindować jak chcesz. To musisz jakiś program mieć, który wiesz, jakby po naciśnięciu przycisku naciska ci też inny przycisk, no nie? C i spacja, no nie, czy coś tam. Także tak. Wiem, że na myszkach można to robić, w sensie na przykład ja mam Razerową myszkę. I w myszce można mieć jakieś bindy, ale to musiałbym zbindować skakanie na myszce, coś tam. No ale to wiecie, bindów chyba jest sporo, nie? Sposobów. Minąłeś kolesia na górce, to dobrze, bo nie mamy rzeczy, żeby go zabić. Nie, no mamy rzeczy. Minąłem typa na górce, naprawdę? Taka ostra? Znaczy aż nie. Ostra papryczka. Cześć, na jakich ustawieniach graficznych grasz? To spędzę z wykrzyknik settings. I tam masz wszystkie komendy, znaczy ten, wszystkie ustawienia, ale generalnie na niskich. I tam, żeby ładniej gra wyglądała, to chyba tekstury na medium czy coś. Serwezyna są zsuć Nutelli w domu. No jutro pizza, Anvia. Jak jutro będzie pizza, to jestem, to ja szanuję. To ja, Anvia, w takim razie chcę na snapie jutro zdjęcie pizzy. Jak nie będzie, to wiesz, to... No się obrazimy. Zresztą wszystkim zalegi, witam, dzień dobry. Developer mówił, że nie można bindować, bo ten skok ma wymagać umiejętności. Jestem pewny, że można bindować. Jestem przekonany, że można bindować. Z modami i cheatami w grze, duże patologie. Czy z modami i cheatami w grze? Nie wiem, ludzie czasami wstawiają jakieś filmiki, że ich w ogóle jakieś speedhackerzy ten... zabijają. Ja to w sumie nie wiem, jak tak... Ja rzadko. Raz mnie ktoś tak naprawdę zabił z aimbota, to wtedy pamiętacie, co ten typ tak z kara strzelał. Ale tak to chyba nie, teraz to chyba nie. Tak, już mam 8 w lodówce. Kupić ketchup pikantny od Develeja. To ja kiedyś miałam taki pikantny ketchup, wiesz, Mateusz, on był z Niemiec czy z czegoś. Ktoś tam, jakaś babcia chyba kiedyś przywiozła i był strasznie fajny. Nie dość, że wiesz, pikantny, no ale to pikantny to wiesz, tylko jeden tam plusik. Ale był taki strasznie dobry, nie, to pewnie wiesz, no bo miał strasznie dużo chemii, no nie. Bo tak nie smakuje ketchup. Ale fajny był, painkillery na dole były, shit. Ja na razie czat raszuję, żeby znaleźć jakiś zoom, bo widzicie, mam kałacha i emkę, ale nie mamy zooma w ogóle. Więc na razie mamy 5 picia, to na razie nam wystarczy, ale ja potrzebuję na teraz zooma. Może typ się zatrzyma? Nie, już jedzie na most. I widzicie, ja na moście nie mam szans bez zooma, bo tam przecież ludzie będą kampić. Manekinie jest super social penos. Manekiny nigdy nie byłem i wszyscy mnie hejtują przez to. Ludzie mnie oceniają po tym, że nie byłem w manekinie mieszkając w Warszawie. Że ludzie jadą z połowy Polski, żeby tylko zjeść w manekinie i pojechać z powrotem, wiecie, gdzieś, nie wiem, do Wrocławia czy cokolwiek. Przesadziłem, że do Wrocławia, oczywiście we Wrocławiu pewnie też jest, ale ludzie mnie hejtują. Płynąć? Nie, no tak, jasne, suchor, wiesz, jak coś to popłyniemy, tylko... No, póki mam jeszcze, że tak powiem, możliwość zlutowania, to jeszcze próbuję coś zlutować, no nie? No bo wiesz, przepłyniemy na wyspę, ale też potrzebujemy jakiegoś zoomika, nie? Rzadko się tak zdarza, że nie mamy zooma do tej pory. Zwykle coś znajdujemy, tylko po prostu troszkę później. Zlutowaliśmy całe miasto w sumie. Całe Severnym. I faktycznie, no mamy leczniki. Mamy 7 leczników. I 4 first aidy, ale... Bronie też mamy, ammo też mamy, ale no nie ma tego zoomika. Jakieś czwóreczki, ósemki. Zostało ofertę pracy we Wrocławiu w manekinie, takie balety są ofertę pracy. W ogóle co sądzisz o szkalowaniu papieża Polaka? Myślę, że to jest stary mem, naprawdę. To jest już kiepski mem. Bardzo kiepski. Ja wiem, że ci wszyscy ludzie, którzy obrażają papieża, nie obrażają papieża, tylko po prostu czekają, aż się, że tak powiem, Polacy sprują, że o, nie można obrażać papieża. Tylko pamiętajmy, że mem ze szkalowaniem papieża był modny jakieś 7 lat temu, a nie w 2017, więc jak ktoś szkaluje, to myślę, że już jest dosyć stary mem. Dosyć stary mem, wiecie, ile można spamić o tym samym, prawda? Oczywiście zawsze to było złe, żeby nie było, że jestem jakiś niepoprawny politycznie. No i wjedzie tam, a tam są ludzie. Widzicie?
No dobra, zabili typa i teraz ja tam idę, bo oni będą się lutować. W 2GMD, haha. Dobra, myślę, że to był jeden typ, no nie, no bo to jest jednak solo, więc myślę, że... A ten typ miał tłumik, ja myślę, że ten typ ma sporo, bo tutaj zabił kogoś z tej Dacji, potem zabił, o, ma ósemkę, widzicie, awesome. Ale weźmiemy sobie, o, miał wszystko, dobra, to teraz, żeby mnie nikt nie zabił, dobra, ja bym tak prosił jednak, żeby tutaj wstrzymać na chwilę się ze strzelaniem. Extended quick draw nawet ma. Też extended quick draw, flash hider, ósemka. To wszystko wywalamy. No i widzicie, on miał już sporo rzeczy, on miał już sporo rzeczy. Myślałem, że go bardziej wysprojuję. Tak, tak, czat, wiem, że amo i wiem, że plecak, tylko typ jechał. Typ jechał. Gdzieś jakoś dłużej przez braki zaka, czy do 23? Nie wiem, szczerze, ja nie wiem. To zależy głównie od mojego głosu, wiesz? Czy będę zmęczony, bo ja cały czas gadam na tym streamie. O, jest kolega. I teraz on na mnie nie wyjdzie. Aczkolwiek doceniałbym fakt wyjścia na mnie. O, wyszedł. Come on, gościu. Widzicie, on może z każdej strony sobie na mnie wyjść i spikować, ja muszę taką reaction shota. On się teraz będzie leczył, ja spróbuję go wybejtować tym, że wsiadam do samochodu. Możliwe, że będziemy musieli go spasować. Bo most też nie jest już safe, musimy iść tam. Spróbuję tak się wycofać. On teraz ma otwartą pozycję na mnie. A dalej mnie najduje, co oznacza, że z jakimś amebą totalnym. Odwracam się i nie strzela. Okej, uwaga, odwracam się. Dobra, typ robi jakiegoś akuku na mnie, więc whatever. A co tam się dzieje? Typ wsiadł do łódki, czy nie? Co zrobił? Czy go zabili z tego M24? Nie wiem, nie widzę, co tam się dzieje, mimo że mam ósemkę. Zabił go ktoś stąd, tylko... Ta, to jest ciało, tylko tak po prostu dyrda sobie. Okej. I ten typ na plecach, nie? To ja może wodą już popłynę. Strzały. Uważaj na te plecki, no właśnie, trzeba uważać na te plecy. Także tak się wychylimy. 1-6 movement. Powietrza nabierzemy i pod wodę. Boję się tego M24, wiecie, że się wychylę i dostanę w głowę i zginę, no bo M24 mnie one-shotuje. Ale postaramy się nie zginąć. Mamy wszystko, mamy first aidy, ammo, mało, ale jest, nade'y i wszystko. Nie lutujemy, chat, ok? Przedmiot wiodący, nie lutowanie już. Czy ktoś by chciał mnie pomasować? Ja bym chciał, Mateusz, tylko gram teraz, wiesz? Tak to bym pomasował. Nawet patelnię mamy, okej. Okay. Tak trzeba zrobić. Patrzcie, nie słuchać tego. A, bo moja kamera może iść tak na górę, więc dlatego nie ten. A godność człowieka? Wyrzuć hełm, to wtedy ci go nie zbiją. W sumie racja. Nie mogę ci zbić hełmu, jeżeli go nie będziesz miał. Coś w tym jest. Jak tam dzisiaj dzień mija, Abaddon? A spoko, spoko. Chyba musisz zlutować. No, jeżeli będziemy mieli skrzynkę, w sensie zabijemy kogoś na blisko, to na szybko go zlutujemy. Ale jeżeli zabijemy kogoś z mini na daleko... To pas. Pójdziemy sobie tam. Teraz będzie strasznie długo. Patrzcie, jak my wolno płyniemy. Typowe EU, gierka w wodzie, no niestety. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu.
Siema Miksolus, siemanko, witam. Powitać, dzień dobry. Cisnął się na tym moście, który jest już w strefie? Szanuję. No już szybko, popłyniemy tam, no. No tak się cisnął, fragi uciekają, mamy dopiero 3. Chcieliśmy mieć 4, ale no... Nie pozwala nam strefa na to. Mogliśmy wziąć tamtą łódkę, która była, ale ona... Była obserwowana, myślę. Kubiś, witam, dzień dobry. Czekajcie, Ratchwolf, witam. Zresztą niektórzy wciskając tab w miejscu, gdzie wyświetla się postać, mają szary ten. Jak to zrobić? Czy to wpływa na grę jakoś? Podobno Flick masz więcej FPS-ów, chociaż ja tego szczerze nie odczuwam. Ale tak, możesz sobie to ustawić w gameplay, inventory, character render na off. I teraz jak masz off, to masz szarą postać. Wiesz, nie renderuje się twoja postać jakby drugi raz. Ale szczerze mówiąc, no nie wiem, naciskam taba. Dalej mam tyle samo FPS-ów, więc jakby, no nie wiem. Ja to mam włączone, no bo nie wiem, jakoś przynajmniej widzę swoją postać, ale to pewnie nie ma różnicy żadnej. A może jest jakaś, wiecie, na wysokich detalach czy coś, bez więcej renderowania? Nie mam pojęcia, ale no już widzisz, jak to zrobić. Jeżeli ktoś tam, nie wiem, ma powiedzmy 30 FPS-ów, to może będzie miał z 35, wiecie, z wyłączonym tym. No ale jeżeli wiecie, FPS-y, to nie ma tam dla was jakiegoś problemu, to myślę, że można to mieć włączone. A to fajne, bo zawsze jak naciskacie taba, to widzicie, oczywiście tu widać swój ekwipunek, no nie, ale nie wiem. Tak orientacyjnie, szybko można zobaczyć, co masz na sobie, chociaż nawet na postać pewnie nie patrzę. Może jakoś to pomaga przy słabszych komputerach? Pewnie tak. No bo to jakby, wiesz, musi ci się zrenderować twoja postać, prawda? Niektórzy mają tak, kiedyś tak było, że jak naciskałeś taba, to miałeś takiego laga na sekundę, wiesz, gra się zawieszała. No ale nie wiem, to ja nic nie mam takiego. Tym bardziej, że postać się od razu nie renderuje, no nie? Ona po jakiejś sekundzie się dopiero pojawia. Nie wiem, nie, możliwe, możliwe. Czytaj no. Kordelcia, czytaj no. Co Kordelcia? Znowu Kordelcia, czytaj. Dobra, uciekam, trzymaj się. A! Trzymaj się, Kornelcia, na razie. Ej, no Kornelcia, jak tak możesz iść? Jak dzisiaj idą gierki? Co masz detryki, podpowiadasz ludziom, Firek? A nie, bo pytali się ludzie, jak zrobić to, żeby się postać nie renderowała tutaj. I po co tak ludzie ustawiają? Ale witam, Hirek, witam. Został w patelnię. Dobra, ty mnie robi na 1-6 movement, a ja nie widziałam strefy. Masz rację, gościu, nie strzelajmy się ze sobą. W pokoju wejdźmy do strefy. Pierwszy raz został w patelnię, trochę mnie to zdemotywowało. Widziałem gdzieś na streamie, jak koleś strzelał, miał HP i chciał się schować w wodzie, wskoczył i utonął, nie miał powietrza. O Boże. Widziałem to na jakimś szocie kiedyś, że tak właśnie typ dostał 3 razy pod wodę i od razu utonął. Autentycznie, wiesz, sekunda jak tylko poszedł. Bardzo prosto. Jak chcecie mieć więcej chcecie, żeby się wam gra nie cięła, to naciśnijcie F4, już cię nie będzie cięła. Martwię się, żeby ktoś na mnie nie czekał w strefie, bo to będzie troszeczkę jednak smutne. Ani w wodzie. To ja może od wody sobie trochę odejdę, co? Bo tam może mogą być nurkowie. Co tam, Hirek, słychać? Nie ma moda, nie ma wina, nie ma motywacji. Tu jakaś zwodowana łódka. Myślę, że tutaj coś może być, nie? O! Sup, bitch! Go trochę, wiecie, strasz tokować zawsze można. Ciekawe, że to ten typ, co wbiegł, a też centralnie wbiegł do strefy i... Powiedziałem to na voice mu, ale chyba nie ten, nie miał... F to nitro w pojeździe, no. Bo wiecie, w pojeździe macie shift, nie? I to jest taki boost troszeczkę, a to nie jest nitro. I ludzie często to mylą, naciskają shifta i myślą, że to jest maksymalna prędkość. A to nie jest maksymalna prędkość, to jest drop. Czy ten typ się gdzieś zatrzyma? O kurde, tak troszeczkę, on tak podszedł do tej strefy, tak do tyłu krok, coś nie wiedziałem, o co chodzi. Co ten wariat? Chcę, żeby się, o dobra, no i to jest gracz, no. No nie, no ruszył się. Ile razy? Dobra, okej, dostał jeszcze w patelnię. To mini tak, fajna broń, nie ma odrzutu, ale jednak tyle razy trzeba typa trafić, że to jest jednak troszeczkę ból. W tym domku jest na pewno jakiś Europejczyk, ale nie mogę przejść plażą, no bo wtedy jeszcze tym bardziej będę widoczny. A tam się strzelali. Okej, zróbmy tak.
Przejdźmy tutaj bokiem, bo widzicie, teraz jesteśmy w miarę zasłonięci. I teraz zróbmy tak zwany 1-6, czyli tutaj, tutaj, a jednak tu, a czyżby może jednak tu? Wiecie, 1-6. M24. M24 było? Czad, przecież widziałem to M24, ja po prostu wolę mini. Także jak coś to wiecie. Jak coś to były moje wybory. Nie dajcie sobie wmówić, jak ktoś wam powie inaczej. Erwin, podobno czytasz czat, to dlaczego nie przeczytałeś tego spamu M24? Przeczytałem. Tylko wam nie mówiłem. 26 fragów poszą? Dlaczego wszyscy piszą 26 fragów? Co? We trójkę na składach? Praszcz. Mieliśmy we trójkę na składach 30. I to z Izakiem i z Lechem, więc mieliśmy handicap, nie? Cisnął się tu z tłumikiem, no. A to jest dalej 5 osób. 100% jest ktoś tutaj z tyłu. Wyczyśćmy plery. Jak ktoś przyjdzie mi tutaj z domków jeszcze, przysięgam, że zabije. Okej, chyba nie. Dobra, czekajcie, się musimy skupić trochę. Czy to w tym tutaj krzaku jest typ? Nie jest typ, dobra, okej. To jest po prostu cień. No nie gadajcie, że jest woda. Przecież tu nurków będzie 5, mówię wam. Mamy nejdy? 2, nie wystarczą. 50 ammo mamy. Nie wziąłem ammo. Nie wziąłem M24. Pomyślicie, Erwin, coś ci chyba tu nie pykło. A ja wam powiem, aha, wam nie pykło, czat. Wam nie pykło. Wszystko jest planowane. Dobra, czat, nie wiem gdzie iść, pomóżcie mi. Boję się za każdym razem, że jak się tu ustawię, to nagle jakiś wariat przyjdzie mi na plery. Tam się cisną. Dobra, napijmy się. Patrzmy plecy. Nikt, kto będzie w strefie, nie będzie patrzył tu, nie? Ale nurków pewnie. Tak z 5, nie? Mimo, że jest 4. Erwin, brawo. Dzięki, coś. Evron, powiedz coś, bo Xavier mnie na priv męczy. Coś. Xavier, dlaczego męczysz na privie? Jeszcze Zoe? Patrzcie, i teraz robimy jak dzika kuna, nie? Ze strefy do mnie strzela typ, nie? I ten typ też ze strefy. Ten typ zginie w strefie. Mój frag. Mój frag. O nie. O nie. O nie. Ja idę czat do wody. Idę do wody. Ja no nie idę do wody, nie jestem Polakiem, no. Co oni mają z tą strefą, czat? Jest win. Witam YouTube. Sop. Bond. Bonda. Erwin, puść Bonda. Widzicie, celowo. M24 byśmy tu nie trafili. I ty by się tutaj schował. I tak to by było. Tak to by było. Droga do rank 1 trwa, mimo że nie ma rankingu jeszcze. Mówiłem, że będzie win. Ja też mówię. Każdy mówił.